Witajcie w kolejnym filmiku. Czas start. Słuchajcie. Jesteśmy po dwóch ciężkich walkach. Walce z ropuchą. Walce tutaj z tymi ofirczykami i ich magiem. Ewentualnie możemy się tu jeszcze rozejrzeć. Ja zresztą tylko sobie wyświetlę. Tutaj próbowałem, popatrzcie, tu jest jeszcze taka latarnia, do której moglibyśmy dojść i mielibyśmy tutaj sprawę z głowy ewentualnie. Albo popłynąć do niej później. Zresztą zobaczymy, jak już tu jesteśmy. O tą latarnię nawet tam widać. Tylko nie mamy oczywiście premii od stołów. Ale może tam być. Tutaj będzie od cholery i trochę trupojadów, z tego co pamiętam. Więc... Ale takie te topielce na takim... Na takim przyzwoitym, prawda, poziomie. Ta baba wodna będzie lepsza. Uwolniliśmy to miejsce dla ludzi. Latarnia, znaczniczek. Ale my nie będziemy z tego znacznika korzystać. Zbieramy tylko to, co nasze. Patrzcie, mamy mutageny. Co najważniejsze, są to czerwone mutageny. Patrzcie, mamy tutaj jakiegoś handlarza, kupca. Witajcie! Prawdopodobnie jest to ktoś, u kogo... Pokaż mi swoje towary. Co moglibyśmy mu tutaj sprzedać? Niewiele ma. Zwykle jedzonko się sprzedaje, alkohole. Popatrzcie, ile my tu tego mamy. Teraz każda korona jest na wagę złota. I już więcej nic mu nie sprzedamy. Nie ma takich ciekawych, interesujących nas. Bywaj. Produktów. Możemy jeszcze sobie zbadać tą latarnię, ewentualnie coś sobie stąd pozbierać. Nie, 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 Geralt, jeszcze nie wchodzimy na górę. Jak wiecie, sobie pomyślałem, że jak już tutaj jesteśmy, to... Te kondygnacje tutaj to są zabójcze. Być może to jest, no, jakiś stół. Nie, łóżko. Widzicie? Łóżko dobrze zabezpieczone, żeby nam tutaj nikt nie spadł. Nawet jest klapa opuszczana. I popatrzcie, co znaleźliśmy. Chciałem wam na to zwrócić uwagę. Pancerz księżyca w nowiu. Ciekawa sprawa, będziemy kolekcjonować. I tutaj jest już latarnia. Wątpię, czy tutaj się da skoczyć, ale... Tutaj chyba by było najrozsądniej. Nie, tylko się nie da tu wyjść. Sobie tu nie zrobimy raczej.
wracamy teraz, tak samo jak tu przyszliśmy. Bo musimy się spotkać. Tutaj jeszcze będziemy mieli po drodze jedno zadanko, wiecie, dlatego ja to... Tutaj raczej dalsza eksploracja tego terenu. Zaraz nas powinna gra zawrócić. Zobaczymy, jak daleko uda nam się tu dojść. Musimy dojść całkiem daleko. Droga. Wow. Fajne, miłe odludzie. Jeszcze byśmy coś zobaczyli. Fajna zatoczka. Szmat drogi. Chciałoby się chciało tutaj, prawda, pochodzić. Jest tak piękne miejsce, że naprawdę chciałbym tu żyć. Popatrzcie, jaka fajna plaża. A my, popatrzcie, my sobie idziemy do tego domku. Widzicie go? Tu, tak na lewo od postaci. Już czeka na nas komitet powitalny. Więc nie sprawmy im zawodu. Uprzedzam was, że dość ciężko się walczy z nimi. Ale jeśli uda się ich rozproszyć... że walczycie z czymś takim. Strach byłby, nie? Zobaczcie, coraz częściej. Niezmiernie mnie to cieszy. Napotykamy czerwone mutageny. Teraz popatrzcie, fajnie by sobie było zrobić większy czerwony mutagen. Mamy dwa z trzech. Postać. Musimy sobie po prostu ten stąd wyrzucić na razie. Wrócić sobie do alchemii. I teraz popatrzcie. Co się dzieje? Mamy już wystarczającą ilość bach. Robimy sobie, wracamy do postaci i mamy, popatrzcie, drugi większy czerwony mutagen. Myk. I piękna premia. Poleciała, prawda? Na razie tu się możemy jeszcze zastanowić nad tym. O, tak to zawsze sobie ustawiam. Popatrzcie, dwa punkty mamy do wykorzystania. Możemy się zastanowić, na co chcemy to wykorzystać. Możemy po prostu je sobie zachować. Niech one będą. Później jak przyjdzie co do czego, będziemy decydować, na co je sobie wykorzystamy. Na razie i tak. Słuchajcie, co by nie było, dużo z tego nie zrobimy. No właśnie, po to tutaj też przyszedłem.
przeczytajmy go sobie. Czyli poszło oczywiście o listach. Popatrzcie, teraz tak, musimy się dostać tutaj na dół. Zamknęliśmy go na dole, więc rozwiązanie jest chyba proste. Tak, zawalili go beczkami, później wybiły ich utopce. Nie mógł się stąd wydostać i co? I już tu sobie został. Popatrzcie. Po prostu zmarł straszną śmiercią, jaka jest śmierć, jaką jest śmierć głodowa. Miecza głodu i pragnienia, tak? Możemy spróbować to zadanko sobie wykonać. No to chyba nie tu. Może w poszukiwaniach będzie. I jest, proszę bardzo. Czyli teraz tak, poszukamy sobie tej łodzi. Przypomniało mi się, że ona jest tutaj niedaleko. Latarnia jeszcze się świeci. Przyjmiemy sobie kurs na te wysepki. Zobaczcie, dziwnym zrządzeniem losu jest tutaj łódź. Jest położony sam Nowigrad, wybudowany. Cię zagapiłbym się i wpierniczyłbym się prosto na wyspę. Możemy ją sobie przeszukać. Tak troszkę bliżej podpłynę. Patrzcie, fajne miejsce na jakieś biwakowanie. Tylko fakt, że byłoby widać z miasta. No popatrzcie. Ktoś, widzę, wpadł na ten sam pomysł co ja. Można było nawet jakąś wieżę wybudować strażniczą. Nic więcej tu chyba nie znajdziemy. Po prostu wyspa. A później pokażę wam miejsce, w... Ej, patrzcie. Patrzcie, jakbyśmy przeoczyli, jakim trzeba być uważnym. Widzicie? Tu jesteśmy w zasadzie już niedaleko. To sobie tylko... O, właśnie. Aha,
Kurczę, nie wiedziałem, że jestem aż taki dobry. Dobra, zadanko mamy. Tu jest od cholery i trochę szakłaku. Szakłaka. Ale popatrzcie, jest w sumie dość płytko. My sobie wpłyniemy już tak na legalu do Nowigradu, słuchajcie, ale... Jezu, nie daje mi cały czas spokoju, kurde, dlaczego mi się wtedy zregenerowała ta żywotność, no? Musimy spotkać się z panem Lusterką. Nie śpieszno mi do tego spotkania, szczerze powiedziawszy. No, ale cóż. Tu jeszcze są inne wyspy, które możemy sobie... na które możemy sobie wskoczyć, ot, tak po prostu, żeby zobaczyć mniej więcej, co tu jest. Tutaj, z tej strony jakaś plaża i proszę. Mamy kuferek, ktoś sobie tu zostawił. Może lubi tu przypływać, ale tu też popatrzcie, jesteście widoczni z tych... Więc nie ma tutaj o jakiejś tam intymności mniejszej czy większej mowy być nie może. My sobie właśnie wpłyniemy do samego portu. No może nie do portu. Chcę tutaj biorę kurs na most Grzegorza mniej więcej. Most świętego Grzegorza. Patrzcie, jak pięknie to jest to zrobione. Te domki jak pobudowane. No, chciałbym mieszkać w takim miejscu, no nie powiem, że nie. To cena mnie zaszkodzi raczej. Popatrzcie, właśnie, szukałem tej szopki. Widzicie tą szopkę? Tutaj. Tylko teraz tak, chcę delikatnie podpłynąć, tak żeby nie uszkodzić łodzi. Bo ten pomost jest już trochę... No właśnie. I wychodzimy sobie tutaj. Ja wam zaraz pokażę mniej więcej, gdzie to jest. Popatrzcie, tutaj macie most świętego Grzegorza i znacznik, także tędy też sobie można zejść. Tutaj są jakieś, prawda, doki, kanały i tak dalej, i tak dalej. Tu jest główny, tu jest wejście do tego głównego portu. A my płyniemy nie na główny port, tylko płyniemy na most świętego Grzegorza. Popatrzcie, kto tutaj, kogo tutaj jaką spotykamy. A pieniądz jakiś masz? Pięknie. Zapraszam. Tu jest, tutaj mamy skup butelek. Co tam masz? Popatrzcie, możemy, gdybyśmy nie mieli butelki, możemy sobie kupić. Podobno ma gościu tutaj niezłe ceny. Gdzieś ktoś mi mówił, popatrzcie, 107. Ofirskie buty 49. Tutaj 368, popatrzcie, ofirska szabla 119. Czyli naprawdę, słuchajcie, ceny. No płaczki nie będziemy sprzedawać. Jedną ofirską szablę. Popatrzcie. No do odkupienia za 1000. 107. Za 107. No, rzeczywiście. Jakieś buciory mu możemy też posprzedawać. Ofirskich na razie nie sprzedajemy. No i popatrzcie, prawie 4000 się uzbierało, nie? Zobaczymy, możemy. Klapy, te klapy nam niepotrzebne. 28, no i pięknie. Skóra. 36 za skórę. Biżuterii na razie też nie sprzedaję. Pytaliście, gdzie... No, naprawdę nie sprzedaję biżuterii. Czyli popatrzcie, mamy już ponad 4 kawałki.
Ale ja nie po to tu przypłynąłem, żeby z nim handlować. Bywaj. Przypłynąłem tu po to, żeby wam pokazać, gdzie jest legenda. Człowiek legenda, znany z gier. A jest on, proszę bardzo, tu. I żebyśmy robili nie wiem co. Odryn, cip, cip, pewnie śpi nawalony. Popatrzcie, można z niego, w niego walić, a nie. Może sobie odsuniemy się. Można w niego walić ardem. Słuchajcie. Igni. Słuchajcie, strzelać. Gadzi jakiś taki mnie się zdaje. Strzelać do niego skuszy. Niestety nawet tego nie możemy zrobić. A Odrin po prostu sobie śpi. Pewnie nawalony jak zwykle. I teraz popatrzcie, kochani, gdzie on sobie tutaj jest. O, jest dokładnie tutaj. Przepraszam, nie tu. O, na tym tu pomoście. Most Świętego Grzegorza, tu jest rynek. Nowigrad, je tak, Nowigrad im wyszedł. Piękne miasto. Mamy tutaj niestety już piętno od Odima. A my teraz musimy się dostać do tej jantry całej, tak? Może sobie po drodze jakiś zadanko ćwikniemy na szybko, bo patrzcie, mamy już 33 poziom. Widzicie, tutaj są jakieś takie szałasy, prawda? Nadrzeczne, nie? Musimy sobie sprawdzić, czy wyjdziemy. Raczej nie. Popatrzcie, chcielibyśmy się dostać tutaj na górę, na most. Klatkę schodową co prawda już minęliśmy. Spróbujemy sobie na przykład wejść tutaj. Popatrzcie. Mamy co? Kanały, ale niestety kanały są dla nas zamknięte. Można by spróbować, ale raczej nie. Popatrzcie, gdybyście chcieli wejść, to tu jest klateczka schodowa. Mój chłop też nie swędaj się tu. My się kierujemy, prawda, na znacznik. Patrzcie, co tu jest? Tu jest jakieś... Może kiedyś Redzi zrobią nam taką wersję rozszerzoną tego. Mi się wydaje, że to jest jakiś klasztorny budynek, wiecie. Redania. Redania, redania. A dlaczego te miecze nie przy pasie tym dają? Jeden miecze na plecach, drugi dłubie w zębach to nie wiem. Ty, no jak było z tym podestem? Nie ludź to ma te inklinacje, by zostać rozbójnikiem. Każdy nie ludź. Czekajcie, jeszcze zobaczymy sobie do Dijkstry, co on tam porabia. No nie bardzo sobie zobaczymy, bo Dijkstra ma zamknięte. A cóż tu się dzieje? Skarabie boskie z tym skelbie. Może nowa królowa ich uspokoi. Czyli my sobie niechcący dotarliśmy prawie na rynek. No, dalej, nie wstydź się. Nie znajdziesz się. Bo popatrzcie, mamy... Już dobijamy do 34. Do 34 poziomu, na którym będziemy mogli sobie wykonać mistrzowskiego kocura. Gdzie my się mamy tu spotkać z nim? Ja może będę próbował dobić do tego 34 poziomu i spróbować uzyskać... Oto na
uboczu będzie najbliżej. I spróbować, kochani, uzyskać już mistrzowską zbroję kota. No po co mi ona? No bo będzie nas czekała naprawdę jedna, moim zdaniem, z dwóch najcięższych walk w całej grze. Czyli walka z Olgierdem. Wow, z Olgierdem von Everts. Czyli jednak mogę zginąć. Wilga nie pomogł. Nie zrespiło się. Mam nadzieję, że to nam załadowało po ostatnim sejwie. A no właśnie. Dobra, teraz już staramy się nie ginąć. Pamiętamy, że to był ten spad. Fajne, fajne miejsce. Patrzcie, ile pracy to kosztowało twórców, żeby tutaj, patrzcie, gdzie nie pójdziecie, to jakieś fajne miejsce, jakieś coś. Wyobraźcie sobie, ile oni musieli nad tym siedzieć. Ja się domyślam, że wszystkiego sami nie robili, że dużo rzeczy robił za nich komputer. Ale jednak samo to ułożenie, samo to wymyślenie takich fajnych miejsc. Dlaczego ja biegnę, skoro mogę jechać? To jest dobre pytanie. Rusz! Powinniśmy być blisko wsi, bo widzę już pola słonecznika. Pamiętajcie, że tu możemy sobie wziąć zleconko. Tylko ja bym nie chciał, żeby ono mi kolidowało. O proszę, patrzcie. Coś ciekawego. Panie, dajcie mi spokój. Artyst? Chyba się pochoruje. Jesteś jednym... Jak żyć, wiedźminie? Halo, panie! Jesteście wiedźminie, prawda? Zaczekajcie. Jak żyć? Żyć w porządku. Chcesz wiedźmina pomieszać? Ludzi ma wspierać, bronić ich. To może i teraz. Lekko tu żeś się obiad? O co chodzi? O nic. Idź swoją drogą. Zamknij się, Gotthard. On nam może pomóc. Banda wilczycy chce napaść na wioskę. Na Bertramie chcą się zemścić. Wiele nie mamy, ale zapłacimy, jeśli nas ochronicie. Co to za wilczyca? Podobno z wilkami się chędoży. A człowieka gołymi rękami rozszarpać potrafi. Potworzyca w ludzkiej skórze, choć niektórzy mówią, że wielkiej urody. Przewodzi zgrają dezerterów, niedobitków z różnych armii. Takich, co to i na zabijaniu, i na grabieży dobrze się znają. Czemu chcą się na tobie mścić? Bo ich łowcom czarownic wydałem. Od kiedy łowcy czarownic interesują się bandytami? Banda wilczycy na wioskę napadała, a nikt nas bronić nie chciał. W końcu Bertram do łowców poszedł o ochronę prosić. No i jak się łowcy nimi zajęli, to był chwilę spokój. Ale teraz się wilczyca o wszystkim dowiedziała i chce Bertrama zabić. Pomóżcie, bo krucho będzie. Spróbujemy jakoś pogodzić te Zajmę się bandytami. Rzeczy. Schowajcie się w domach i zaregulujcie drzwi. Uważaj na nich, wiedźminie. Są naprawdę groźni. Dziewki, kryć, wiedźmak idzie! Poczekaj do zmierzchu, dobra. To poczekamy. Dzieciom mówi, że za dużo gada. Na razie sobie tutaj przeszukamy wszystko, idźcie co się da. Idźcie swoją drogą! Spróbujemy tak, żeby to po prostu pogodzić. Jest 16.33, mamy czekać do zmierzchu. Daj tam wszyscy święty spokój. Jak się ludzie w chałupie to by wiedźminie łowcy nie podskoczą, ale taki nie ludź to co im może? Gówno. Co to oni mają taką dziurę w dachu? Wyraźnie.
Możemy sobie ściągnąć ogłoszenia jeszcze. Babciowe widziadło, no i super. Że też się za robotę już ciągnie, nie wejmy, tylko się kręci, a ten z tym robi. Ty się bez trąki na obie, byś wymy. Do zmierzchu mamy poczekać. Ostry z ciebie jegomość, ale uczciwie ci z oczu patrzy. Bailey, srogi pan, w karczmie burt lepiej nie urządzaj. Też. Z... Bertram, idziemy po ciebie! Kurwa! Czyżby już? Idziemy po ciebie! Wryj, chcesz? Jest i wilczyca. Dobra, słuchajcie, nakładamy sobie na wszelki wypadek na... Pomyślicie sobie, a po co mu to? Da się. Wiedźmin, co to, wioskowi cię wynajęli? Wynajęli. Żebym ich bronił przed potworami i ludźmi, którzy mogą się w potwory zamienić. A ty uwierzyłeś, że ja to potrafię. A potrafisz? Możesz się przekonać, jeśli chcesz. Albo możesz mi wydać Bertrama i nikomu innemu nie stanie się krzywda. Co takiego zrobił ten Bertram, że chcesz się na nim mścić? A więc tego już ci nie powiedzieli? No to słuchaj. Przyszedł do mnie pół roku temu. Miał wskazywać, kogo warto złupić w zamian za udział w zyskach. Niebrzydka. Ale po jakimś czasie zrobił się zachłanny. Chciał więcej, ale mu odmówiła. Wtedy napuścił na nas łowców czarownic. Przez niego połowa moich ludzi nie żyje. Odsuń się, Wiedźminie, to nie twoja sprawa. Chcemy tylko Bertrama, nikogo więcej. Masz moje słowo. Popatrzcie, zawsze wybierałem opcję rób co musisz, ale teraz pokażę wam coś ciekawego. Twoje słowa niewiele mnie obchodzą. Weź ludzi i znikajcie stąd, bo poleje się krew. Krew poleje się tak czy inaczej, ale właśnie sprawiłeś, że będzie jej więcej. Popatrzcie. Naprawdę była tylko łakiem. Zaciukać wilkołaka. Odskoczyć, wymienić miecze. Bo będzie naprawdę z nami krucho. I dwa. Dobra. No to co, chłopaki, zatańczymy? Nigdy się nie nauczycie. Pięknieście im dali popalić. Nie powiedzieliście, że dziewczyna jest wilkołakiem. Bośmy do końca nie wiedzieli. Ale to nawet lepiej. Przecież wiedźmini są od zabijania potworów, nie? Dzięki za pomoc. Zasłużyliście na nagrodę. Dobra. Dużo to tam żeśmy nie dostali za tą wilczycę. A skąd ty masz takie kocio? Jest rzeczywiście. List do matki. Od matki. Smutne.
to mi tej wilkołaczycy? Gdybym nie chciał wam pokazać, że to naprawdę wilkołak, to myślę, żebym ją puścił. Mam jeszcze 4 minutki. Drogi pan, w karczmie burt lepiej nie urządzaj. Jest jakiś zapewne jakiś chlebik czy coś w ten deseń. Moglibyśmy sobie jeszcze jedno tutaj ukryte zadanko wykonać, słuchajcie. Tylko już nie chcę przeginać za przeproszeniem pały. I chcę pchnąć... do przodu, ale chciałbym też wykonać sobie już mistrzowskiego kota. Co oni tutaj uprawiają? Na co mi to wygląda? Na ziemniaki. To musimy po prostu zaczekać. Liczko ma gładkie i mowę kwieciste. Domyślacie się, o kim śpiewają? Życzenia twe spełni zawsze z ochotą, da ci brylanty i srebro i złoto. Lecz dziewczynka coś widziała. O, patrzcie, kupiec idzie. Witajcie! Ale z nim już gadaliśmy. Pokaż mi swoje towary. Popatrzcie, znowuż mamy... Nie no, nic ciekawego on nie ma. Tak się zastanawiam, bo mamy jeszcze, słuchajcie, 2 minuty do zakończenia filmiku. No dobrze. Pamiętajcie, że mamy się tu z kimś spotkać. Rozstaju dróg o północ. Wiedziałem, że przyjdziesz. Jesteś jasnowidzem? Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazłeś Yennefer, więc czujesz, że musisz mi się odwdzięczyć. Pamiątka, którą mi zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne, że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ludzie, elfy, krasnoludy, wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z ofirczykami? Jeśli chciałeś mi pomóc, mogłeś to zrobić w bardziej konwencjonalny sposób. Na przykład dać mi klucz do celi. To by było za proste. Nie lubię prostych rozwiązań. A ty lubisz? Nie przyszliśmy tu chyba rozmawiać o moich gustach. Zgadza się. Chcę ci opowiedzieć o kimś, kto interesuje nas obu. O człowieku gorszym niż inni. Podłym, bezwzględnym i z kamiennym sercem. O człowieku, który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też zalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everetz. Skąd wiesz, że go znam i że czymś mi się naraził? Geralt, daj spokój. Wiedziałem, że pojmą ci ofierczycy, a myślisz, że nie wiem przez kogo? To Olgierd von Everetz świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz, czemu to zrobił?
bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. W takim razie zastanawiam się, co takiego zrobił tobie? Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zapragnął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego. Kogoś, kto nie boi się wyzwań. Kogoś takiego jak ty. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem. I mogę ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład? Może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem, więc mogę ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę. Ale przede wszystkim oferuje ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Szczodry jesteś. I to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie? Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Niczego. Tylko uczciwości. Co takiego zrobiłeś dla Olgierda? Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały? W pewnym sensie. Pamiętam ten dzień. Na dworze siąpił deszcz. Było przenikliwie zimno. Olgierd zjawił się zaraz po brzasku. Chudy jak szkapa w połatanej koszulinie. Wszystko co miał to szabla u pasa. Aż żal było patrzeć. Poprosił mnie o pomoc, a ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym, kim jest teraz. A wtedy odwrócił się ode mnie. Zbywa mnie, kiedy proszę o zwrot długu. Raz nawet kazał poszczuć mnie psami. Chcąc nie chcąc, muszę więc powołać się na zapisy umowy. I tu pojawiasz się ty. Ile Olgierd jest ci winien? Dżentelmeni nie rozmawiają o takich rzeczach. No pewnie. Jeśli mam się w to wmieszać, muszę znać szczegóły. Ile? Milion? 2 miliony koron? Nie jestem lichwiarzem. Nie pożyczam pieniędzy na procent. Olgierd jest mi winien coś znacznie bardziej osobistego niż kilka brzęczących monet. Przykro mi, ale więcej nie mogę powiedzieć. Muszę uszanować jego prywatność. Niejasne. To są wasze sprawy. Nie zamierzam się w to mieszać. Zanim cokolwiek zdecydujesz, wysłuchaj mnie do końca. Przekonasz się, że Olgierd to podły człowiek. Jak to mówią na zachodzie, kawał skurwysyna. Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? W tym szkopu. Kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić 3 ostatnie prośby von Evereca. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie, jak to nazwać, organem doradczym. Czyli potrzebujesz jelenia? Potrzebuję sojusznika. I coś mi mówi, że lepszego niż ty nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz von Evereca. A potem cóż, będziemy improwizować. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we 3 i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. Zapamiętajcie ten tekst. Przejdźmy do konkretu. Ponoć Olgierd ma jakieś 3 prośby. Zgadza się. Może prosić o 3 rzeczy. Ale o tym, co to będzie, przekonamy się dopiero na miejscu. To wszystko wydaje mi się jakieś mętne.
Twoja pomoc, kontrakt z Olgierdem, trzy prośby. Zastanów się, nie masz żadnego racjonalnego powodu, żeby mi nie ufać. Tak się złożyło, że byłem w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, więc ci pomogłem. A ponieważ ten sam człowiek zalazł nam za skórę, doszedłem do wniosku, że możemy działać razem. No nie wiem. Chodź ze mną do Olgierda. Na własne oczy przekonasz się, że to podły i niegodziwy człowiek, który traktuje ludzkie życie jak igraszkę. Tak właśnie potraktował twoje, kiedy napuścił cię na królewicza ropuchę. Podobno można odmówić, tylko nie wiem, jakie są konsekwencje tego i wolę nie sprawdzać. Mogę pojechać z tobą do Olgierda, ale nic więcej nie obiecuję. Tylko o to proszę. W takim razie zdejmij ze mnie to znamie. Oczywiście, jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu, mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Jakiś dług do odebrania? Być może. Czyli kochani... Jesteśmy, kurde, uwikłani po uszy. Stało się. Teraz tak, patrzymy, ile mamy. Mamy 1299, czyli zostało nam do zdobycia jeszcze jakieś 701 punktów. Teraz tak, wątpię, czy je sobie nabijemy jakimiś tam zleconkami. Bez śladu, można by to było spróbować zrobić. 32, no. Spróbujemy. Będziemy teraz cisnąć do tego, do poziomu 34. Zapytacie, po co mi to? Ano po to. Siedemset punktów. To musielibyśmy wykonać naprawdę w cholerę zadań tutaj. Słuchajcie, albo porwać się. 33, zaginiony brat. Można by już spróbować. 35, bestia z Oksenfurskiej Puszczy. 29, popatrzcie, tutaj trochę byśmy mogli tych zleceń sobie ćwiknąć. Tylko powiem tak, szkoda mi ich jeszcze wyrabiać, dlatego że chciałbym, żebyśmy to już zrobili w arcymistrzowskim kocie. Bo no co, zrobimy sobie tego arcykota po to, żeby sobie z nim pobiegać po księstwie to są. No tak, wiecie, nie bardzo moim zdaniem. Słuchajcie, namyślimy się następnym razem, bo ja się już dzisiaj, i tak trochę przyciągnęliśmy, ja się już dzisiaj z wami żegnam i tradycyjnie dziękuję wam za to, że jesteście, że komentujecie, subskrybujecie, prawda, że oglądacie. Garść linków jak zwykle znajdziecie w opisie, pod opisem filmiku, a tymczasem bywajcie i powodzenia na szlaku.